Jeden z najlepiej wyszczepionych krajów rozważa powrót restrykcji i Portugalia nie wyklucza powrotu restrykcji. Władze Portugalii nie wykluczają przywrócenia restrykcji w związku z nasilaniem się epidemii SARS-CoV-2. W środę potwierdzono tam ponad 2,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od 26 sierpnia. Jak poinformował w komunikacie Resort Zdrowia, wraz z potwierdzeniem od wtorku 2527 infekcji, ich całkowita liczba przekroczyła poziom 1,11 milionów. Na 100 tysięcy mieszkańców przypada już 175 zakażonych. Z szacunków Ministerstwa wynika, że w ciągu ostatnich 24 godzin po infekcji koronawirusem zmarło 9 osób. W sumie zanotowano w kraju ok. 18,2 tysięcy zgonów. Maseczki nawet na zewnątrz komentatorzy wskazują, że pandemia nasila się w całym kraju, mimo że Portugalia należy do państw o najwyższym odsetku zaszczepionych obywateli. Podwójną dawkę przyjęło tam już prawie 87% ludności. Wraz z nagłym wzrostem liczby infekcji wiceminister zdrowia Diogo Serras Lopez powiedział, że zgadza się z apelem prezydenta Marcelo Rebelo de Sousa, aby w Portugalii przywrócić część restrykcji sanitarnych, w tym m.in. wymóg noszenia maseczek na świeżym powietrzu. W środę przywrócenie obostrzeń sanitarnych zapowiedział premier autonomicznego regionu Mader Miguel Albuquerque. Zapowiedział, że dotkną one szczególnie osoby, które nie zaszczepiły się dotąd przeciw COVID-19. Mają one m.in. stracić prawo wstępu do niektórych miejsc publicznych.